Witajcie, Blaszki, z tej strony Karol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na odkacji Orbo Blues. Jako federalny stan Nowego Meksyku po pierwsze zmieniam tą smutną muzykę. Na zapewne najbardziej smutną na świecie muzykę inną. Ale okej, kontynuujemy naszą przygodę i dzięki temu, że trochę udało nam się odblokować badań, to nie musimy ciągle robić tego samego, więc to jest nawet fajne. Ale na razie sobie weźmiemy to. I będziemy szykować się na wojnę oczywiście z tymi. Oni są w wojnie z tym małym czymś. Więc, no nie powiem, trochę będzie zabawnie. Ogólnie mamy tę część terenu. Co? Ej, nie powiem, jeżeli uda nam się szybko tutaj pójść, to jest dobry teren, żeby sobie nieco ustawić się na inwazję. Więc zanim sobie zaczniemy ją, to tam wysilamy dywizję trochę. One powinny dopłynąć tam na czas. Ale w międzyczasie oczywiście jakaś decyzja. Więc tak, w ostatnim odcinku oczywiście pokonaliśmy to. To raczej jeszcze trochę nam potrwa. Na szczęście mamy kory na większości terytoriów, chyba tych, co jesteśmy. Ale nie na wszystkich. Jedyne co, to ja wiem, że na samym końcu jest tutaj jakiś Endless Summer. Taki sobie, ale zobaczmy co nam to pozwoli. W ogóle nasza flaga... A, dobra. Chciałem powiedzieć, nasza flaga jest inna. Przypomniałem sobie, że próbowałem robić drugą stronę, ale było takie nudne jak... Nie powiem co. Okej, bierzemy sobie chwilówkę. Bierzemy sobie to. I w takim razie zaczynamy wojnę. Nie wzywamy naszych sojuszników. Tutaj widzę, że część dywizji możemy szybko wysłać tutaj. Ale wszystko ładnie wygląda. Możemy też puścić o tutaj Cypher. I zacząć się kolejne jakieś badania. Ale już ciągniemy. No, po tym, po wojnie domowej, to oni są tacy słabi, że tutaj nic naprawdę nie mogą zrobić. To jest chyba ich oryginalne drzewko. Wulkan? Tak, oni są wulkan. Się zastanawiałem, czy coś tutaj... Oni też mają drzewko. Ciekawe. Okej, więc tutaj ciągniemy. No, w sumie dzięki temu, że my tutaj ciągniemy, to oni też mogą trochę zdobyć, ale i tak wszystko leci dla nas, więc wy nie zdobywacie nic. Zero. Okrągłe zero dostaniecie. A my sprawdzamy, czy możemy coś wykorzystać, co mam podświetlonego, bo jeżeli coś nie jest podświetlone, no to wtedy nie robimy tego. Tutaj nadal się robi, tutaj straciliśmy kontakt, co oznacza, że musimy wysłać ekipę ratunkową, co czasami nie jest aż takie proste, ponieważ może na nie mieć manpowera. Tutaj chyba nic nie mamy, tutaj też nic nie mamy, tutaj nie uda nam się nigdy tutaj tego odkryć. Mamy tylko tutaj. Możemy albo helem, albo wodorem. Nie będą wybuchać. Dobra, dalej. Tutaj wszystko mamy, tutaj wszystko mamy. Teraz ja po prostu przyglądam ponownie. Tutaj sobie porobimy jakieś rzeczy. No i już mamy dodatkowe badania. Dobra, wysyłamy i ciągniemy. Ogólnie przez to, że okazało się, że aż tak dużo political power nie miałem i skończyło się na tym, że jednak nie udało mi się rozdać medalu, ale była, jest taka jedna dywizja, która ma już jakieś 12 medali, więc jak sami zauważycie, jest nawet trochę mocna. Dobra, więc tutaj dosłownie pokonujemy ich. Tutaj się odblokowuje nam kolejna prowincja, którą możemy zaatakować. Więc może teraz uda nam się dokończyć tą wojnę. Pierwsze co, bierzemy flotę. A resztę terytorium bierzemy dla siebie. Ponieważ dlaczego mielibyśmy komuś oddać? Tak, Nowy Meksyk powstaje nową potęgą. A więc wysyłamy z powrotem naszą armię tutaj. I spróbujemy może ich jednak może się nam uda tutaj i pokonać też w sumie nasze samoloty. Możemy zwrócić.
dosłownie to, co teraz chcemy zrobić, to po prostu ich wreszcie pokonać. No, nasza armia jest trochę, tak powiem, jest może nawet silna, ale jak mówię, jeżeli coś się obunkruje, to ledwo co można zrobić w tym modzie przy obunkrowywaniu się. Okej, okay, tutaj powoli rozdaję jakieś takie medale, które nawet trochę dawno dają. Tutaj weźmy sobie. I tutaj już ostatnie. Composites. No, bardzo dużo tego jest w Ameryce domów z tego. To możemy wysłać tak naprawdę, żeby się stali tutaj. I myślę, że zrobimy jeszcze może jakiś odcinek z tym, ale to zależy. Bo to jest po prostu taka wojna, żeby była. A nie wojna, że realnie coś możemy zdziałać. Okej, okay, tutaj sobie zmniejszymy rozdział. Atak. Włączamy. Włączamy jeszcze ten. Jeszcze możemy sobie tutaj porobić. Możemy wysłać jeszcze naszych agentów. Wszystko, co możemy zrobić, wysyłamy. To, co robimy, to atakujemy tylko tą prowincję. Nie możemy. Jak to wygląda z ich perspektywy? Wygląda to dosyć nieciekawie. Ale oni mają, co chwila się tam pojawiają jacyś. Możemy coś zrobić w force attack? Nie, bo nam się spowolniło strasznie ten... Dobra, odbiliśmy ten jedno terytorium, które zdobyliśmy. I realistycznie... Realistycznie może się nam udać. Mamy dużo zielonego, ale właśnie się zielony skończył. No. Szyf się skończył u nich. Dobra, w takim razie idziemy dalej. Construction speed. Tutaj mamy production. Okej, okay, mamy kolejny. I co tutaj jeszcze możemy zrobić? No, kolejne z tych rzeczy. Chyba już jesteśmy, tak, jesteśmy już na czasie. Tutaj trochę zacząłem produkować te dywizje. Jak to wygląda z radiami? No, radia to jakby jeszcze nic tutaj nie poszło. Tutaj mamy już wystarczająco. Wystarczająco, wystarczająco. Więc tutaj możemy nieco podbudować sobie. Nie powiem, to tak naprawdę musimy im zbić ekwipunek. Obecnie na tym to polega ta wojna. Ale też musimy pamiętać, że mamy czas do października. No tutaj możemy coś zrobić z tymi. Bardzo chętnie to robią sobie. Chodzi o to, żeby też pamiętać o tym. Od czasu do czasu włączać. No, udaje nam się wreszcie popchnąć. Dzięki temu, że tak naprawdę mamy broń, która ich po prostu topi. Ale też mamy w sumie samoloty, wysłaliśmy ponownie. Które, część samolotów dostaliśmy lepszych. Przez co trochę śmiesznie to wygląda. Teraz w sumie badamy też silniki. Zbadaliśmy silnik. No to może zbadajmy sobie w takim razie samolot. Ja nigdy nie rozumiem, bo tam jest napisane na czerwono, ale jeżeli jest to bardzo długie, to nie czytam. Wiem, że to głupio brzmi, ale zbyt dużo grałem modów, żeby po prostu zwracać na takie małe rzeczy uwagę. Naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, no instrukcja, no to jeszcze jako tako, no instrukcja można znieść, ale kurde, żeby czytać, nie wiem, jakieś rozprawki, tutaj się... co się stało? Tutaj chyba San Francisco Chapter. Tak, to są ci... Wow, udało mi się zrobić. Ciekawe. Okej. Okay. Tutaj może wreszcie uda mi się zmielić to. Bo już jak sami widzicie, ledwo co tutaj w ogóle jest. Tak,
realistycznie. Bardzo chętnie. Au, teraz głośno jest. Dobra, w takim razie robimy ten samolot. W ogóle to jest najśmieszniejsze, bo tam jest napisane, że o, coś tam musieliśmy zrobić. Czasami wystarczy po prostu... Jezu, komuś coś spadło mi w domu. Się zastanawiam, czy to muzyka została puszczona, czy co. Tu nie ma. O, jest to. Zawsze uwielbiam to brać, bo później można sprzedać. Jest, udało się nam wreszcie po tylu latach. Wreszcie udało nam się. Wreszcie ta wioska Galów została pochłonięta. Jest! Koniec. I to niby ma należeć do naszych sojuszników, szczerze powiem. Nie, mamy T-debug. Coś się zepsuło. No coś się zepsuło i nie mogę kompletnie... To jest tyle armii, że nie mogę... Coś się zepsuło. Dobra, i takim wam oddaję to. Macie za swoje. Okay. Jak tam góry? Góry są dobrze podzielone. I Nawacho się powiększyło. Okej, okay, więc bierzemy wreszcie ten ostatni. Bum. I czekamy. żartuję. Nie będziemy czekać na coś takiego. Najpierw sprawdzę, co to jest tutaj. Po czym sprawdzę resztę. Po czym sprawdzę tutaj. Chciałem powiedzieć, że to jest atomówka, a później takie... Nie, to tego reaktor jądrowy. Co z drugiej strony też jest trochę śmieszne. Okej, okay, w takim razie pobierzemy i jak mówiłem, nie będziemy już czekać na to. Bum. Bum, skończone. I tak naprawdę nawet nie wiem, czy coś więcej jest z tego. Nie. Dobra, no to przejrzyjmy decyzję. To się pogoda zmieniała, ja się zastanawiam. Czasami... Przez to, że wysoka jest mapa, to te chmury po prostu tak dziwnie chodzą. Okej, okay, więc tutaj nic nie mamy. Tutaj nic nie mamy. Tutaj w ogóle nic nie było. Tutaj w ogóle nic nie możemy porobić. Możemy wydać tutaj hajs. Ale tak to nic nie mogliśmy porobić z tym. Jest, że tak powiem, trochę zepsute. Nie wiem, może to realnie coś dawało, ale... No, jesteśmy! Jesteśmy wielcy, no... Nie wiem, niby jakbyśmy poszli tędy, moglibyśmy stworzyć po prostu taki... Jak to powiedzieć... otworzyć Stany, jeżeli byśmy kontrolowali. Tylko wielkie pytanie, jeżeli byśmy kontrolowali. Więc wiecie co? Może sobie wezmę to. To raczej nie będzie potrzebowało to. I zobaczymy, jak to wygląda. Po prostu zobaczymy. Autocomplete jest chyba włączony, nie jest. Focus, no checks, raczej nie. Ignore. Ok. Boom. A, jakieś bypassowało, ale to nas nie obchodzi. Ignore, auto. Ok, no zbypassowało, ale i tak nic nie możemy chyba porobić, bo wszystko tak się zbypassowało. Tak, i mamy możliwość tutaj, o właśnie, to establish, więc tylko zapisz i zrobimy najgorszą komendę na tym modzie. Ok, i teraz oczywiście czekając kilka sekund na to, jak to się zrobi, no nie powiem, ten submod, gościu pisał, że nic się nie zmieniło, realnie nie wiem, jak było wcześniej, ale wydaje mi się, że ta ścieżka, ona po prostu już... Wiecie, Orwell Blues to jest najbardziej niestabilny mod na świecie, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku idzie. Wiemy tylko majorów,
jak oni pójdą. Majory to jest easy. Texas, easy. Tutaj ten komputer AI, easy. Cezar, no trochę taki trudny. To tak naprawdę trzeba zrobić wojskami specjalistycznymi. NCR, easy. No i jest kilka nacji, które też jeszcze trochę takie, że tak podchodzą pod easy, bo mają po prostu takie ścieżki. Ale reszta to jest po prostu szukanie tego dobrego wejścia. Bo na przykład, zobacz, Texas, no okej, okay, mogłem zostawić im te tereny. Tylko, że ja dosłownie tracę tak dużo, a jak sami widzieliście, wziąłem tam, to korowałem, no to fabryki mi wlatywały. Skorowałem sobie to, co teraz wziąłem, nic. Nic kompletnie. Nic tam nie było. Więc teraz jakbym skorował sobie cały teren tego Kaisera, to zapewne oczywiście poszłoby mi. A tak to nic. Okej. Okay. Więc tutaj oczywiście daje nam dużo. To, co jest oczywiście, to są te decyzje, ale nic z tym nie możemy zrobić. I chodzi mi oczywiście o to, żeby stworzyć... Nie możemy stworzyć Colorado, ponieważ Navajo jest. Nie powiem, Navajo to jest najprostsza rzecz, żeby pokonać, więc... Znaczy się pokonać, żeby zaneksować, więc... Okej, okay, i debug, żeby to wróciło. Okej, okay, i wszystko chyba już powinno być Colorado. Okej, okay, więc tak, tworzymy Arizonę. No i to może potrwać. Więc tak, tutaj Arizona. No trochę też denerwuje oczywiście te rzeki, ale... Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś takie... What? A, bo to zrobiliśmy. W tym modzie trochę jest... O, jakby były inne kolory, byłoby fajnie. Ale to jest... Ej, to, te kolory to mają te same, co byśmy... poszli tamtym. Wydawało mi się, że skończy się na tym, że będziemy mieć Meksyk. I wiecie, jak ostatnie. Castor, Houston Lost. Super. O Jezu, ten Texas to... Texas to tak wygląda? Wydaje mi się, że jeszcze tutaj trochę miał. Chociaż nie, może tak wyglądać. W tym modzie trochę nie powiem, nie ma takich granic idealnych. Okej, okay, Oklahoma. Oklahoma była najmniejsza, Louisiana. Wow. I realnie to wszystko. Wiecie oczywiście, że tutaj też są inne regiony, ale zgaduję, że nikt nie chciał. Tutaj Colorado. Colorado. Zgaduję, że pozmieniali. Ale mówię, to jest submod, gościu mówi, że nie by działa, wiecie jak to jest, kiedy ktoś mówi, że nie by działa, wiadomo, że nie działa. Okej, okay, zdobyliśmy jakieś... Oh shit. Okej, wyłączyłem sobie, co oznacza, że będę musiał dokończyć. Dobra, więc szybko kończąc to, co miałem powiedzieć. Wygląda na to, że ten mod... No tak trochę. Nawet trochę się fajny była początek, później to było po prostu robienie to, co drzewko podawało. Realnie mało śmieszne. No może decyzje były dla nich, ale decyzje w tym modzie to są takie... Kurde. Przestańcie mi dawać te decyzje. Niepotrzebne mi są. No więc na tym kończę. Jeżeli chcecie obejrzeć jakąkolwiek inną sesję. Jeżeli chcecie obejrzeć jakąkolwiek inną serię, to zachęcam do komentowania, żeby po prostu propozycje dawać. Był z wami Trehol. No to cześć.